pierwsze zoo miałem, kiedy prawie skończyłem właśnie 8 lat. W tych czasach w moim zoo były właśnie świnki morskie, były tam papuszki faliste, korele, były tam jakieś króliczki, liliputki, żółwie wodne. No i wybierałem wstępne 5 koron. Oczywiście nic nie zarobiłem, na tym się od tego czasu nic nie zmieniło, ale teraz w naszym zoo właśnie jest przez 50 gatunków. Mamy zwierzęta egzotyczne, zwierzęta wiejskie, ale raczej wszystko jest egzotyczne. Mamy teraz jakieś 150 zwierzątek, ale jest wiosna, oczywiście wszystko się rodzi. Mamy teraz miminka, mamy teraz na przykład młode surykatki, mamy młode kuski. Będą się rodzić młode alpaki, młode kucyki, czyli na pewno będzie teraz ciekawie. Budujemy teraz nową ekspozycję, nową część właśnie malutką, gdzie będą na przykład mary patagońskie, mundżaki chińskie, czy też tam jakieś wiewiórki, burunduki paskowane, wiewiórki chikari i zobaczymy co dalej. Na przykład mamy teraz surykatki, które jak już mówiłem mają teraz właśnie pierwsze swoje miminko. Surykatki do nas przyszły z Czapiego Gnizda, dlatego się nazywają Andrejka i Babisz. I teraz właśnie mają swoje pierwsze miminko, jak już mówiłem, które teraz jest jeszcze w domku. Zobaczymy, za parę dni by miało pierwszy raz pokazać się na słoneczku i bardzo się na tą chwilę cieszymy. Z moim wykształceniem się to raczej nie wiąże, bo jestem właśnie ze szkoły grafikiem, czyli raczej daleko do tego mam, ale staram się teraz sam oczywiście dorobić wszystkie potrzebne kursy i tym podobnie, żeby po prostu tam jakieś to wykształcenie do tego było. Prowadzimy też szkółka dla dzieci. Jest to właśnie dla dzieci od 6 do 15 lat. Mamy 3 terminy, zawsze poniedziałek, wtorek, środa, 3 grupki. No i dzieci się właściwie uczą taką ciekawą formą coś nowego o tych zwierzętach. Na przykład pomagam nam ich karmić, czas od czasu coś sprzątamy u tych zwierząt, czy też jeżdżą na kucykach i po prostu jest do tych dzieci na pewno ciekawie. Tak, teraz jesteśmy w ekspozycji u lemurów kata. Lemurki są gatunkiem endemicznym, co oznacza, że są tylko i wyłącznie na południowo-zachodniej części wyspy Madagaskar. Ważą od 2,5 do 5 kg i typowy dla nich jest ich długi, puszysty ogon, który noszą poniesiony, kiedy biegają po ziemi. Działą jako taki pewny warunkowskaz. Jak biegają w grupach rodzinnych, to ten ogon jest podniesiony, żeby wiedziały wszystkie lemurki, gdzie mają iść. Ich ogon jest typowo umaszczony w czarno-białych paskach, których jest od 13 do 15. Mają długie łapki i przeciwwskazny palec, tak jak my, żeby umiały dobrze wyłazić po wszystkich gałęziach, drzewach i spinać się po linach, prawda? Lemurki zjadają liście z drzew i korę z drzew, ale oczywiście uwielbiają owoce i jarzynki. I czym słodsze, tym smaczniejsze. Lemurki potrzebują po prostu duże ciepło i sucho, to jest najważniejsze dla nich. Temperatura jest około 25 stopni i są gatunkiem zagrożonym, co oznacza, że po prostu są chronione międzynarodową umową CITES, czyli trzeba specjalnych zezwoleń, żeby tam po prostu można przechowywać lemurki w domu. W Czechach to kontroluje weterynarii sprawa i chodzi właśnie o prawidłowe kontrole i całkowite właśnie zezwolenie tego samego chowu. Lemurki mają ruje tylko jeden dzień w roku i trzeba po prostu mieć dobrze zegraną rodzinę, żeby połapali się w tym jednym dniu. I jak się wszystko uda, to po 4,5 miesiącach samica rodzi od 1 do 2 młodych lemurków. No i właśnie przez pierwsze 2 tygodnie to one przechodzą na brzuszko mamusi, gdzie się noszą po prostu przychwycone do futerka, gdzie mają bezpośredni dostęp do mleczka i do wszystkiego, co po prostu potrzebują. Po 2 tygodniach przechodzą na grzbiet, gdzie siedzą dalsze 2 tygodnie. I dopiero właśnie potem, po miesiącu, schodzą na ziemię pierwszy raz i próbują tam jakąś potrawę, zbierać sobie coś do jedzenia. Tutaj kiapinka, to jest samczyk. Ten ma teraz właśnie 1,5 roku i samica ogonek, ta ma teraz 2 lata. Jak już na pewno zauważyliście, to lemurki nie mają wyraźnego dymorfizmu, czyli ciężko tam jest na pierwszy rzut oka rozróżnić samca od samicy. Trzeba się dokładnie przyjrzeć, żeby tam się zorientować. Mają bardzo silne więzie socjalne, czyli tworzą grupy rodzinne, w których dominantna jest zawsze jedna samica. Mają tak zwany matriarchat. I grupy rodzinne składają się właśnie od 2 do 30 członków. Kiedy jakiś,
jakiś członków tej rodziny zapatrzy się w kimś innym, w jakimś innym członku rodziny, to musi odejść z tej grupy i utworzyć nową grupę, bo po prostu ta grupa nie przyjmie nowego członka. Chodź tu, ogonek. Chodź. Daj tam pokój. Tak. Mówiłem, że się nazywałem Ciapinka i Ogonek. Ciapinka się nazywa dlatego, że kiedy był miminko, to przyszedł o jedną nóżkę. Na razie może nawet nie zauważyliście, bo jest tak zwinny, że po prostu daje sobie radę i bez tej jednej nóżki. Przyszedł do mnie jako malutkie miminko. Kiedy był mały, to siedział mi tutaj za kurtką i chodził ze mną po prostu wszystko, bo przywiązał się do mnie jak do swojej mamusi. No, mamy otwarte od poniedziałku do soboty, od 10 do 17. Kiedy przychodzi jakaś większa grupka czy coś, to jest lepsze się zarezerwować, żeby po prostu była ta przestrzeń. Mamy też po prostu mały parking i żeby było wszystko w porządku.